podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Wiesz co, jeżeli chodzi o mikrobiom, to jest ogół mikroorganizmów, tak, które zasiedlają jakieś siedlisko, tak? Czyli są to bakterie, grzyby, archeony, wirusy, które po prostu żyją sobie w jakimś środowisku, one je tworzą, no i przez to, że oddziaływują na siebie, oddziaływują też na całe to środowisko. Natomiast mikrobiom sam w sobie my mamy w całym naszym organizmie, bo my mamy mikrobiom na skórze, mamy mikrobiom w oku, mamy mikrobiom w jamie ustnej, mikrobiom w pochwie, mikrobiom właśnie jelitowym. I tutaj głównie często właśnie mówi się o tym mikrobiomie jelitowym, czyli tym siedlisku właśnie mikroorganizmów bytujących w naszym jelicie grubym, który oddziałuje prozdrowotnie na jakby całe nasze funkcjonowanie. I teraz w ogóle ciekawostką jest to, że mikrobiota, termin mikrobioty jelitowej w ogóle powstał jakby na tutaj złączu XIX i XX wieku i bardzo fajną sytuacją jest to, że w 2001 roku było około 3,5 tysiąca publikacji na PubMedzie, czyli na takiej platformie, gdzie możemy sobie wyszukiwać rozmaite badania naukowe na temat właśnie mikrobioty jelitowej, mikrobiomu. Natomiast już w ostatnich 8 latach, czyli gdzieś tam do tego 2010-2012 roku, tych publikacji pokazało się około 36 tysięcy. Więc sam ten termin mikrobioty aktualnie określa się jako takim terminem zapomnianego narządu, czyli mikrobiom zaczął pełnić funkcję z czegoś takiego, co jest nieznane. Funkcję zapomnianego narządu, który bierze naprawdę udział w rozmaitych tutaj czynnikach, jeżeli chodzi o tworzenie naszego całkowitego zdrowia, tak? Zdrowia ludzkiego. I mówi się też o tym, że zdrowa mikrobiota jelitowa człowieka, cała, tak? W wszystkich tych fragmentach naszego organizmu, to jest takie budowanie nie tyle homo sapiens, co homo bacterioidus, tak? Czyli takiego człowieka, który musi żyć dobrze, jakby w zgodzie z tymi swoimi bakteriami, żeby mógł odpowiednio funkcjonować, tak? Czyli my troszkę w XXI wieku sobie odbiegamy od tego, żeby żyć w zgodzie z tymi naszymi mikrobami, czyli robimy dużo rzeczy, które są szkodliwe dla tego naszego mikrobiomu, dla naszej mikrobioty. A to jest tak naprawdę podstawa do zdrowego funkcjonowania naszego organizmu, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi właśnie o ten mikrobiom, głównie mikrobiom jelitowy, bo to o tym dzisiaj chciałaś rozmawiać, ale ja uważam, że i ten mikrobiom w jamie ustnej, i w oku, i na skórze, i w pochwie, tak, ma ogromne, ogromne znaczenie w kontekście całego zdrowia. Czyli ten jelitowy to jest tylko fragment całości, która jest dla nas taka bardzo, bardzo ważna, tak? Ten mikrobiom jelitowy jest też jakby największym mikrobiomem i tutaj u dorosłego człowieka tak naprawdę może on sięgać nawet do 2 kg, tak? Czyli 2 kg naszej masy może stanowić sam nasz mikrobiom jelitowy. No też naukowcy stwierdzili, że jakby tych mikroorganizmów jest 10 razy więcej niż wszystkich innych komórek naszego całego ciała. W związku z tym zobacz, że faktycznie ten mikrobiom jest takim faktycznie narządem, który steruje większością różnych procesów, które w naszym organizmie zachodzą. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.